Dzisiaj, gdyby ktoś mi zadał pytanie, jak będzie wyglądał rynek telewizji internetowej za rok, za dwa lata, za trzy lata, pod względem technologicznym, pod względem monetyzacji treści, pod względem interakcji z użytkownikiem, powiedziałbym, że nie potrafię tego ocenić. Możliwości jest kilka co najmniej. Nic nie jest przesądzone, ponieważ technologia umożliwia dzisiaj zarówno prezentowanie treści w postaci dedykowanych aplikacji, w postaci dostępu poprzez strony www. Jest możliwych wiele kodeków wideo, jest możliwych wiele możliwości interakcji z użytkownikiem. I tak naprawdę nie wiadomo, który model technologiczny się przyjmie. Ten model technologiczny jest uzależniony również od modelu biznesowego, bo jeżeli zwycięży model reklamowy, czyli model prezentowania treści, chociażby nawet premium, bez pobierania opłat od użytkowników, wtedy model otwartej strony www jest chyba najprostszy, najlepszy dla użytkownika. Natomiast jeżeli zwycięży model treści płatnych, czyli model, w których użytkownicy płacą za oglądanie najnowszych filmów na przykład, czy pobieranie legalnej muzyki, wówczas technologia będzie musiała umożliwiać, będzie musiała dawać właścicielom praw pewność, że nie będzie w dużym stopniu łamanej, nie będzie w dużym stopniu łamane prawo, czyli nie będzie w dużym stopniu ta treść piratowana. I wtedy dedykowane aplikacje, czy dedykowane widgety na różne urządzenia technologiczne będą miały większą rację bytu. I w zasadzie pomiędzy tymi dwoma modelami, znaczy tymi dwoma wymiarami, czyli wymiarem technologicznym i wymiarem monetyzacji, jest jeszcze taki wymiar treściowy, czyli jakiego rodzaju ofertę programową użytkownicy będą chcieli obejrzeć w internecie najczęściej. Dzisiaj mamy największy serwis internetowy wideo na świecie, YouTube, w którym królują filmy nieprofesjonalne, tak to nazwijmy, i serwis YouTube eksperymentuje z treściami premium content, czyli z treściami telewizyjnymi, z treściami filmowymi. Czy użytkownicy będą bardziej skłonni poświęcać swój czas na oglądanie legalnych treści wysokiej jakości, czy znowu jakość, czy znowu treści generowane przez użytkowników zwyciężą pod względem udziału czasu, to też będzie wpływało na to, który model monetyzacji będzie ostatecznie królem, który model monetyzacji będzie wybrany przez właścicieli treści, przez właścicieli serwisów telewizji internetowych i która technologia zwycięży. Także w tych trzech wymiarach, technologia, monetyzacja i oferta programowa, w najbliższych latach będzie się toczyła swego rodzaju gra, swego rodzaju wojna i któryś z tych modeli w tych wymiarach poszczególnych wygra. I za trzy lata pewnie spotkamy się i będziemy wiedzieli już, że telewizję internetową robi się tak, że większość serwisów, większość treści ma się płatnych, a trochę darmowych. Albo odwrotnie, większość ma się darmowych, trochę płatnych, wtedy technologia jest otwarta, aplikacji internetowych się nie używa, albo wręcz przeciwnie, aplikacje desktopowe czy aplikacje widgetowe królują. Dlatego, ponieważ publikowanie treści na YouTubie przez takiego właściciela treści, jakim jest TVP, jest pójście najprostszą możliwą ścieżką do tego, żeby powiedzieć, ogłosić sukces, jesteśmy dostępni na platformie darmowej. I natomiast, i to jest ta pierwsza rzecz, natomiast jest to krok do tego, żeby totalnie uniezależnić się od YouTube'a, od Google TV i od pomysłów Google'a na globalną telewizję. I jeżeli dzisiaj właściciele praw nie zrozumieją, że tworzenie globalnego konkurenta jest groźne, no to będzie mieli konsekwencje takie, że za kilka lat to nie YouTube się będzie cieszył, że telewizja publiczna zdecydowała się opublikować materiały, tylko każdy z wydawców będzie starał się być na tym YouTubie,
i będzie płacił ogromne pieniądze, czy to w cashu, czy w modelach rozliczeniowych, bo inaczej nie będzie go w ogóle. Stworzenie takiego globalnego monopolisty nie jest nigdy dobre. Zawsze monopol jest zły. I to widać już na rynku wyszukiwarek, gdzie Google zachowuje się absolutnie arogancko, gdzie tak naprawdę kontakt z obsługą Google'a, ci, którzy próbowali załatwić w Google jakąś kontrowersyjną sprawę, wiedzą, jak Google tłumaczy na przykład swoje decyzje. Mówiąc wprost, nie tłumaczy decyzji, tak? Nie musi się tłumaczyć przed rynkiem, bo jest monopolistą. I to samo czekałoby nas z globalnym monopolistą platformy wideo. Jeżeli bycie na YouTubie oznaczało być albo nie być dla danego projektu wydawcy treści, to byłaby to katastrofa. I to jest ta myśl, która stała za tym stwierdzeniem, żeby wydawcy polscy nie szli tą drogą, czyli nie uzależniali się od YouTube'a, pomimo tego, że na krótką metę być może jest to atrakcyjne. Być może jest to atrakcyjne. Natomiast na dłuższą metę na pewno nie jest to dobre dla całego rynku, rynku polskiego, a też na samym końcu polskiego użytkownika.